Witam, witam. Tutaj przegryw. Przegryw gotowania, ale to jest oszustwo. Oszustwo przez Witkę, która przyszła i dała punkta tylko za to, że bardziej się podał młody ode mnie. To na pewno tak było, i Arkadio. Gdzieś KO Bagiego? Widziałem na żywo. Byłem na żywo, na Prime MMA. To był taki tragedia. Mogłem nie iść na tego Prime'a, bo jestem teraz, mało mam energii w sobie jak coś. Na tym Prime'ie mieliśmy nieprzyjemne sytuacje i jeszcze do tego wróciłem do domu przez to o 6.20. Szczuras, który dymał olejnika w parterze. Nie no, szczuras dymający olejnika w parterze był zabawny. Potem Jabczan trzy razy z żółwiem, jak z pasutem, też był zabawny. No a Bagi już był po prostu smutny, no nie? Wiesz, już był taki... No sad, no, ale to... Waga tam głównie wygrała. Podarował. No. Jutro cię ogłaszają w Fame'ie? Nie no, co ty? Ale jutro widziałem, jest ogłoszenie Fame. Cała karta walk. 10 nowych debiutantów podobno. No ja znam z 3 debiutantów, którzy będą. Może akurat będę oglądał jutro to ogłoszenie, bo może streama odpalę. Co z kalendarzykiem na Twitterze? Co z Silent Assassin's Updates? Trzeba stwierdzić, tak? Bo nie ma od ponad tygodnia już. I co myślicie? Co myślicie? No to jest ciekawe, to jest ciekawe. Wydaje mi się, że można kalendarzyka już nie wrzucać. Nawet to teraz jakoś tak ułatwia życie. Co powoduje niewrzucanie kalendarzyka? Ludzie wchodzą na kanały i pytają się na kanałach, kto kiedy odpala. Do tego jest mniejsza presja na streamerach, bo niekoniecznie, wiesz, odpalasz się o 15, tylko możesz się odpalić przed 15, po 15. Tak bardziej się rozmywają te godzinki. Nie ma takiej dokładnej odpalania się o dokładnej godzinie. Tylko jednocześnie, jak jest kalendarzyk, to też ułatwia streamowanie, bo tak to kurwa wchodzą ci i 20 razy musisz odpowiedzieć na pytanie, kto kiedy odpala. No chyba, że widzowie na czacie ci pomagają i odpowiadają, ale to inna sprawa. No i nie wiem, no nie potrafię stwierdzić, no nie? No nie potrafię stwierdzić, czy to jest więcej plusów, czy minusów. O! A może będę pisał na tych update'cach tylko o moich streamach? Sprytne kurwa. Kompletnie nie rozumiem plusów nie wrzucania tego tweta. Ja nie piszę dużo na chacie i jak nie wiedziałem, kto odpala, to po prostu nawet nie wchodziłem na TTV, a może dodawaj bez godzinek twety. Ja tam wypisałem cały ten kalendarzyk, kurwa, żeby każdy informował po prostu swoich widzów, o której się odpala, no. Oddaj te posty. Czy komuś to przeszkadzało? A nie byle tylko same plusy z tego, bo jak chciałem się dowiedzieć, czy Sigmar Lodziutki odpala o 20, nie musiałem iść do Spela Dracula się o to pytać, tylko czekałem na konkretną godzinę, a teraz mam wyjebane i nie wchodzę na tweet. No dobra, spoko, no nie? Nie oszukujmy się. Kalendarz będzie już do końca, nie wyobrażam sobie was bez tego od chuja. Tu będzie pisać jak będę dwa osoby odpalone, ze kto ma więcej widzów luki bez tego by odpalił w grudniu. Nie no, przed kalendarzykiem... Ja pamiętam, bo kalendarzyk w sumie zaczął się wtedy, jak się skończyła wojna Jabczan versus Popo, bo no to brak kalendarzyka wtedy doprowadził do tego, że odpalali się razem, widzowie na siebie najeżdżali, to skończyło się na tym, że Jabczan opłacał ludzi, żeby wysyłali donate'ów dla Popa, że kalendarzyka i... To jest pytanie, no nie? Czy komuś by nie bało? Jakby nie było kalendarzyka, to by nie zaczął toczyć wojny wewnątrz ekipowej. To jest ciekawe. Dobra, wrzucam kalendarz. Dopóki jest kalendarz, będę go wrzucał. Jest afera, mikrocypek. Z dziewczyną, przyjechała do niego dziewczyna. Jestem oznaczany ciągle na jakimś Twitterze. Na Twitchu do mnie ludzie piszą. Na Instagramie do mnie ludzie piszą, żebym ratował. Wyślę do Melita, to zbieramy ma prezent. Jaki? Puniczka. Zbieram ma ślub, nie? Tylko to była, akurat, to była tajemnica, ale wy musicie mi tutaj kurde wszystko. No, chyba jest stream teraz. O, jest teraz stream. 3000 osób ogląda. Mikrocypek, dziewczyna, no i brat dziewczyny, tak? Co tu się dzieje? Chcesz okulary z pimentą, kochanie? Tak? Chcesz? Nie. Nie chcesz? Nie. To się dzieje jeszcze. Ten łysy to kto? No to jest... Powiem tak, jeśli chodzi o zarabianie, to tak naprawdę z mojej karty wszystko idzie. Mam potwierdzenie nawet, więc... Cypek może potwierdzić, Cypek. No to... To wszystko, jest, to ja stawiam Cypkowi, kochanie. Wszystko idzie z mojej karty. Mam potwierdzenie, że wszystko ja płacę z twojej karty. Ja naszą kochanie stawiamy. Spodarował 5 złotych. Według wersji oficjalnej, podobno to prawie. Nawet jak my się kochamy, nawet jak się hejtujecie, to my się wszyscy kochamy. Spoko. Jedną wielką rodziną. Polacy, kochajmy się. Rozmawiałem z Ibsonem. Nie wiemy, co się dzieje. No kurwa wiecie, no. Ja nie wiem, o co chodzi, no nie? Może się odpalisz coś swoje szybko i bitewkę chodzisz do mnie jakąś jedną? No bo się chodzi. Tak? Ja p***ole, nie. Będą siedzieć obok siebie robić bitewkę, żeby wyciągnąć jeszcze więcej kasy? Jacy kurwa
sprytni tiktokerzy. Było jakiś jakieś śledztwo. Tutaj Klaudia z bratem. Dwa złote. No, dziwacznie wygląda ten brat. Są jakieś artykuły o, bo to jest tata tej Klaudii i jeszcze mama tej Klaudii. I w artykułach o tacie no jest tylko o córce, nie ma nic o synu. Ale gadałem z Rybsonem i my nie wiemy, czy to jest jakiś kurwa wielki plan, czy to jest jakaś tragedia, my nie wiemy. Chuj wam w dupę. Nie, ale kurwa zachowanie tej dziewczyny jest takie, że wiesz, ona ma jakiś taki bad vibe, no nie? Wiecie co? Ja bałem się, że takie rzeczy się wydarzą i dlatego właśnie dałem kurwa do ręki, że tak powiem, Cypkowi tylko 7 koła złotych, a resztę powiedziałem, że ja będę, znaczy 10 koła w sumie do ręki dałem, a resztę powiedziałem, że ja będę wydawał i ja będę je rozporządzał. Dobrze, że tak zrobiłem. Klaudiusz, ty myślisz, że Cypek jest głupi czy co? Weź się. O kurwa, ty dostajesz wiadomości od moderatorów Cypka, którzy tam mu pomagają. Ja pierdolę, dostałem informację od moderatora Cypka, że jeszcze inny moderator, taki najbardziej zaufany dla Cypka, dzwonił do Cypka, ale Cypek już nawet nie odbiera od nich telefonu. No chuj chodzi, no nie? Nie, dobra, powiem wam szczerze, no bo już jakby kurwa moderator Cypka mi też powiedział. Cypek mówił na swoim moderatorom, że to jest jakiś plan, że to jest, wiesz, że to jest udawany, że to jest jakiś plan i tak dalej. Ale kurwa, w tym momencie to już za długo trwa, już się odpierdala. Nie wiem, mi to śmierdzi. Dla mnie to jest pojebana sytuacja aktualnie. Znaczy no, ja już się odciąłem od Cypka. Dzisiaj ostatni raz chciałem zadzwonić i go po prostu poinformować, że jest robiony, że tak powiem, w bambuko. Ale no nie odebrał i powiedział, żebym spierdalał. Bo powiedziałeś, że nie odebrał i powiedział, że spierdalał. To nie odebrał, czy powiedział, żebym spierdalał? No, nie odebrał i na live powiedział, żebym spierdalał. Dobra, kurwa, piszę do Kingi. O kurwa, jest bitewka. Farmienie kasy się zaczęło. No i bitewkę. Tapujemy. Cypek miał nową kobietę i mówił mi, że jest w porządku. To dobrze. Mówię, co ty pierdolisz? Ta suka. Tapujemy. Mam tutaj kobietę teraz. Cypek wstał. Obserwuj się mnie, to z Cypkiem będziemy się łączyć. Nie no kurwa, no co to jest w ogóle za reklamowanie się? Ale żeby tak się skurwić jako człowiek, żeby taką osobę jak Cypek wykorzystywać dla zasięgu, to trzeba być nie mikro, a giga dziwką. No nie no, czekaj, no może nie wykorzystują go. Okej, Kinga mi pisze, że też jest wkurzona. No, sytuacja jest jakaś pojebana, bo Kinga mi po prostu wprost napisała, że jest wkurzona, bo mieli go wziąć na jakieś urodziny i tak dalej i nie mieli zrobić żadnych streamów. Jutro Kinga ma być z nimi, więc jutro ma się coś wyjaśnić, ale no nie wiem, no przykre to kurwa, no nie, no widać po nich, nieważne czy mają dobre intencje czy złe, kurwa, siedzi kurwa taki łysy i mówi, polałujcie mnie mikrołysy, albo łysy mikro, pierdolę, no słyszę pewnie, to mi się gotuje, no nie. Zatem Żyłka ciekawe, czy cię odbierze. Dobra, kurwa, Lig Machin. Człowieku, Rybson dziś do niego kurwa dzwonił i z nim rozmawiał, to Cypek go zaczął wyzywać. Zaczął wyzywać Rybsona. Nie powiem, co dokładnie powiedział Rybsonowi, to Rybsona się spytacie, jak Rybson odpali, ale jest kurwa tragedia, no nie? No jest jakieś zawrócenie w głowie tam, kurwa. Cypek tak kurwa pojechał po Rybsonie, że to jest pojebane. Telefon do mamy Cypka, no ale mama Cypka nie czai internetu, no nie? Jeszcze najgorzej, że ja kurwa coś zrobiłem dobrego i wszystko było git. To teraz kurwa uwierzę, że ktoś inny też coś zrobi i będzie git. No i to jest kurwa to. Dziękujemy! Pedalson Michael! Chciałem mi chyba live'a. Sprawdź, braciszku. Braciszku! Pojebie mnie! Idę sikać! Cielnik podarował ciekawe, czy mikrocypek mialius mikrodymanko. No na pewno kurwa nie! To widać, jakby miał, to już by o tym pierdolił co dwie minuty. Mówił, że bojebanko, mówił też, że potwierdza, że to jest brat tej laski. No suchary na lewo, tak? Tak. A co suchary? Aha, oni wiedzą! No chyba suchary jest kumaty. Jeden złoty. Ale widzisz, oni sami mówią, suchar jest kumaty. Jakby pomiędzy sobą mówili, że to jest jakiś plan i przez to nie wiesz, co się dzieje. O, hej suchar! Hej suchar! Witamy! Siema suchar. Siemano. Suchar, może być spokojny od Cypka, nic się nie dzieje. Cześć, mój kolega. Dobra, już, bo się zgubicie w zeznaniach, człowieku. Daj spokój. No, Suchar chyba komaty jest, więc wie, o co chodzi. Cypek wyzywa Rybę. Wszyscy moderatorzy się na niego wypierdają na Discordzie. Rozumiesz? No coś jest kurwa nie tak. No jutro będzie live z
kręgielni i będzie też live pod wieczór. Kurwa, no coś tu jest nie tak, jak Kinga mi mówi, że mieli go wziąć na urodziny i nie miała być żadnych streamów, a to już człowiek stream, zapowiedź kolejny. Siemano. Witam. Siema. Dobra, bo jakaś plota poszła, że my się już nie będziemy z Cypkiem jakby to, nie pomagać mu czy coś w tym stylu. Nie, no plota. Nie, po prostu widziałem, że ktoś pisał tutaj na mikroczacie nawet, że już nie będzie moderował i że mu się odechciewa. Ale że donate'ów chyba. Donate'ów w sensie. A co, nie, no, jesteście bo... wtajemniczani w plan? No właśnie, no. Rozkminiamy co kto wie. Najwięcej Chudy wiedział, bo do niego Cypek pisał wcześniej, że to... To miał być wielki, a teraz też nie wiadomo, co to ma być. Ale co, Cypek ci mówi, że to jest plan wielki? No, mówi, że to wielki prank, a teraz ty już chyba sam wiesz, że to miłość jest. I na przykład jak do niego dzwoniłem, to mówił, że ją podupcił. To nie wiem, o co chodzi. No. Ale czekaj, czyli najpierw stwierdził, że to jest wielki prank, a teraz kurwa z pasją mówi, że podupczył. No. No to już coś się kurwa nie zgadza. Dobra, Cypek nie jest taki mądry, żeby zrobić taką akcję. No Cypek nie jest taki mądry. W ogóle wcześniej była jakaś akcja z pierścionkiem i zaręczynami. I to widać, że to jej pomysł. Co? No, zacznijmy od tego, że cel donate był na siostrzenicę. Na początku. Cel donate był na siostrzenicę. No nagle się zmienił na pierścionek zaręczynowy. Ciekawy jestem, jak tam Twitch chat ją przywita, no. No mi mówił, żeby moderować donate, nie? Oj, będzie tak moderowane wyjątkowo. Do spodu ze szmatą, a nie. No ja wprost powiedziałem, że nie będę moderował, więc no. Ja muszę zobaczyć te zaręczyny. Zobacz. Ty mi się uśmiechnie. Kochanie. I on teraz zbiera pieniądze niby na ten ślub, tak? Amerika. Tak. Na złote. Będzie tak! Tak! Nie zadbałem, kochanie. Ty, to jest kurwa klip roku, człowieku. Czy wiadomo już, kto to jest ten łysy? Czy to jest jej chłopak? Czy bo tam jakieś rodzeństwo? Były dwie wersje. Na początku mówili, to... że brat. Teraz mówią, że ziomek. Tak. A prawda jest inna. Każdy wie, jaka. Córka, no właśnie, też tego im góra patrzy. Córka z synusiem pięknie wyglądają. A chyba, że oni 40 tygodni tego pranka przygotowywali. To nieźle, nie? To aż im zaklaszczę. Kurde, nie no, możliwe, jakby że... chyba synuś, tak niektórzy piszą. Jak jest chłopak córki, to tylko mówią synuś, no nie? Ty, Cypek napisał mi cześć. No, napisałem, żeby wbijał na kanał. Halo. Halo. Co tam, jak tam z dziewczyną? Dobrze. Prank się udaje, Cypson? Tak, udaje się. Ale to na pewno prank? Słuchaj, możesz, jak później coś napiszę na Messenger, na Instagramie, nie? Nie. Na Instagramie? Nie odkładaj tego na live, dobra? Dobra, jasne. A co robicie? No, obgadujemy cię. Jak mogłeś Rupsona nawyzywać? O. Ale przepraszam. Nie, żadne przepraszam. Żadne przepraszam. Dobra, wytłumaczę wam później. No, później, klasycznie. A ty już mógł zatrzymać? A, znów zaczynam. No to dobra. Cypek, co jest taki zdenerwowany? Dobra, nieważne. A czemu taki wkurwiony? Bo niektórzy nie umiem się kurwa zachować. No, bo ciągnie z ciebie jak z mleko z krowy, naprawdę. No i dobra, bo... Dobra. Nie, żadne dobra. Dobra, dla... Za chwilę do was powiem. Nie, czekaj. Jebany, no. Głoskanie po głowie to nic nie da akurat. No teraz to nie da rady, jak ona tam siedzi nad nim. Ten łysol też tam w kącie siedzi, no. Wycisz na chwilę walba. Ale no, nie możemy ci kurwa wierzyć, bo coś jest nie tak. Dzisiaj robiłem u siebie walba i też dostawałem donaty. Ja nic jej nie dałem. Dobra. No ale kurwa, ale teraz ona robi, teraz wszystko przyjdzie do niej. Głównie u niej robicie, jutro też macie u niej robić. Ale co to, a czekaj, jak zbieracie na ślub, to idzie do ciebie, czy gdzie? Do na ciebie? Na pewno, u niej na streamie i jej link do donate'ów i do ciebie idzie. Tak. Ale dają ci to już, czy ci powiedzieli, że ci dadzą? Dadzą. Czemu Kinga mi napisała, że wy podobno nie mieliście robić żadnych streamów, a teraz robicie? No nic nie wiem. No, ona też nie. A przepraszam, to ja zaraz to napiszę. To pan ty nie wykorzystywała. Kinga nic nie wie o pranku, tak? No, ona nie wie. A to czemu wyzywałeś Lipsona dzisiaj? Nie się wyzywałem, tylko powiedziałem mu prawdę, że co ja nie mogę mieć koleżanki własnej, no, ale tak, ona nie wykorzystywała. Tak, zaatakowałeś, podniosłeś ton do niego tam. Dobra. Upewnij się, że na pewno wszystko jest git, bo wiesz, my się martwimy po prostu. No ja wiem, że wy się martwicie, ale wy nie możecie chociaż raz... Ja się tylko ogólnie, nie, z koleżanką spotkać, tak? Rozumieć, że to ten, a ona nie jest taka. Ona ma
tatę chorego, nawet może zobaczyć na TikToku, że jest. Jej tata też chory. Ona będzie wykorzystywała, wykorzystywała swojego ojca. Ona nie ma tego. Ale u niego na TikToku. Innych kolegów też mogę mieć, nie? My cię przynajmniej z ciebie hajsu nie ciągniemy. No właśnie, to tak się... No taka jest właśnie różnica pomiędzy nami. Cypson, a ona ci powiedziała, że ona ci cały hajs tych donate'ów odda, czy jak? Tak. Dobra, Cypek, a może ja to powiem w skrócie, nie? Będą po niej jechać jak ze szmatą, naprawdę. No, będzie, tak. Widziałeś te donate'y. Będzie do spodu z nią będą jechać. Dobra, słuchaj. Pamiętasz, że się rozmawiam. Widzisz to, czy nie? Czy ona by takie czegoś robiła? No, ale słuchaj, ja po prostu mówię ci, żebyś wszystko posprawdzał, żebyś sprawdził, ile tam w tych donate'ach, żeby tak. Wiesz. Żeby człowiek kurwa. Na wszystko nie będzie takich rzeczy. Ja mam ostatnie pytanie, nie? W którym ty, kurde, momencie pomyślałeś, że to jest dobry pomysł z tym internetowym, mega śmiesznym żartem? Nie mogę wam powiedzieć, bo... A czyli to był pomysł w ogóle z tym żarcikiem? Planowaliśmy razem, ale to... Nie, nie, ktoś mi się wydaje, że ten prank był jeszcze przed hamsterem planowany, nie? To już przed hamsterem było planowane. Ale mama już ich widziała, rozmawiała z nimi. Czy ty rozumiesz? No rozumiem, ale to nawet jak twoja mama z kimś porozmawia, to oni też mogą, rozumiesz, to ją też mogli, nie. Wiesz. Nie, akurat nie będzie, nic takiego nie będzie. Ludzie robią ze mnie debila, że nie mogę się z nikim spotykać, kurwa. Niech tak sobie pewnie mówi. Ty też nie powinieneś tak, trochę się bać. No ja się nie boję, akurat. Jeżeli robią to już, staną i daję śpiętą i tyle. No tak. Na pewno. Ma rację. Nie bójcie się, naprawdę nie bójcie się. Nic. Może Larry ujdzie do domu i... Na razie. Na razie. Na razie. Na razie. No nie podoba mi się to, nie? Nie, ciągnie z niego jak... Nie, przynajmniej jakby mu loda zrobiła, nie? Chcę uwierzyć w tą dobroć. Więc napiszę do Kingi, żeby jutro to wszystko kurwa zweryfikowała. Że wszystko się zgadzało, bo coś jest kurwa nie tak, no nie? No pewno pójdzie dla niego. Nie ma opcji, że dostanie tą kasę. Taka sytuacja kojarzy mi się z takimi kurwami, co przychodzą do starych ludzi nieświadomych i sprzedają mi jakieś garnki za 5 tysięcy, no nie? I jeszcze Cypek mi mówi, nie no, oni gadali z moją mamą, to wszystko jest git. Kurwa, tak właśnie działają tacy ludzie. Czemu Cypek wchodzi na Discorda i mówi, że to jest prank? A jednocześnie wysyła chudziutkiemu prywatnie wiadomości, że se ją dymał. O co kurwa chodzi? Kogo on chce prankować? Ludzi w internecie, czy kurwa swoich prywatnych moderatorów, tych fanów? To projekt Oj Wojtka jak coś? A może? No halo. O, tak. Zadaj jeszcze raz pytanie. I co mówił Cypek na live'ie? Mówił, że to wszystko to jest prank. Ma mu oddać ta laska całą kasę z tych donate'ów. I że oni nie chcą go oszukać i że jak mają go oszukać, jak ta laska ma ojca niepełnosprawnego, to ona by takich ludzi nie oszukiwała i że rozmawiali przecież z jego mamą, więc nie chcą go oszukać. Tak, słyszałem tą wersję, on mi to kurwa mówił i twierdził. Ja uważam, że jest totalnie inaczej, mi się wydaje, że on został postawiony przed faktem dokonanym, kurwa. Oni tam we dwójkę przyjechali. No nie, tak, czekaj, ja ci przerwę ci. Ja pisałem z Kingą i Kinga mówiła, że oni mieli tylko go zabrać na urodziny do hotelu i nie mieli robić żadnych streamów ani nic takiego. No, on twierdzi, że to jest jego misterny plan, że on... I teraz tak, bo ogólnie on twierdzi... Właśnie, tak, jeszcze raz. On twierdzi, że to jego wielki misterny plan, on to wszystko ukartował, i że on nie jest takim debilem, jakiego z niego robią. I że on jest w ogóle wielkim mastermindem. I teraz tak. Ja z nim wymieniałem głosówki oczywiście, bo przecież kurwa z nim się pisać nie da, bo nie potrafi. Te głosówki były monitorowane przez tą kobitkę, która mi wysyła. Uważam, że tak. To poszło za daleko. Ta typiara chciała trochę go pyknąć, ale to poszło na za dużą skalę. I teraz próbuję jakoś z tego wykaraskać. I każdą głosówkę, którą do niego wysłałem, ona również z nim odsłuchiwała, mimo tego, i zapewniał mnie, że już pojechali. To dość ciekawe. I używał sformułowań, których kurwa jestem pewien, że nie zna, bo on mówił, że ja stalkuję ludzi. I jak chuj, jestem pewien, że on nie wie, co to znaczy stalkować, bo jak się go zapytałem, to mi nie wytłumaczył, powiedział, że robię z niego debila. I używał słowa łączy kropek, kurwa, i że łączy kropki. I to też jest, kurwa, nie na miejscu, w sensie nie na miejscu, tylko jakby nie w jego, że tak powiem, predyspozycjach. No nie w jego zasobie słów, no.
Tam jest kurwa jakieś dziwne Kongo się właśnie odbywa, którego jesteśmy świadkami i uważam, że jeżeli to jest jego plan, co mu powiedziałem zresztą, to kurwa jest totalnie debilny, bo zepsuł tej dziewczynie życie. Nie, ale... stary, nie. Ja oglądałem ich streama, jak oni się dowiedzieli, że oglądam ich streama, to ten łysy człowiek już na streamie, nie no, suchar jest kumat, on wie co się dzieje. A dwie minuty później łysy tak, no wbijajcie do mnie, mikro łysy na TikToku, ale tam łysy, a mi, łysy mikro. Mikro są, tak? Co? Oni wszyscy mają mikro konta? Nie, tylko łysy. Ona też ma, bo ona, na pewno ona ma. No to może w niku, ale w takim jakby chyba tagu, chyba nie. Ma, wydaje mi się, że ma dwa konta, ale to chuj z tym, no. Ciekawa sytuacja. A co na to moderatorzy? No nie no, wkurwieni generalnie. Ja na przykład zadałem mu jedno pytanie, no skoro już powiedział, że to był jego misterny plan. Zadałem mu pytanie, dlaczego on to robi, kurwa, no bo pieniędzy chyba mu nie brakuje po mikroturze. A wiesz co jeszcze się wydarzyło? On kurwa jednocześnie wchodzi na Discorda i mówi nam, że mi jego moderatorom, że to jest jakiś plan, a jednocześnie wcześniej do chudziutkiego 7 wysyłał prywatnie głosówkę, że se poruchał. Ale to właśnie, no i to jest kolejny problem, bo on jest mitomanem, on nigdy nie powie prawdy, bo jest patologicznym kłamcą. To jest jakaś tragedia, kurwa. A jutro ma być generalnie stream z nią u niego na Twitchu. Zajebisty pomysł. Ja byłem, przyznam się, zcheatowałem na urlopie i wszedłem do niego na live'a. Jak były donate'y głosowe, to cały czas ją wyzywali i on jakoś tak śmiesznie reagował, więc nie wiem. No mnie wkurwia to, że ktoś rucha niepełnosprawnego bardziej od nas. Tak nie powinno być. Nie no, kurwa. Znaczy, ja nie czuję, jakbym ruchał, bo, ale oni właśnie ruchają, no. No nie no, ja też nie, ale... Kappa, ale oni tak, no tak. O, Kinga mi jeszcze napisała, bo nie odczytałem. Nie wiem, jutro mam z nimi rozmawiać, żeby to wyjaśnić. No to kurwa, czekamy. A mikro sobie po prostu zbłądził, no. W sensie, to już takie zażalenie jest moje prywatne, ale on... z jakiegoś powodu strasznie priorytetyzuje TikToka. Dla niego relacje z TikToka są bardzo ważne i tak jakby ilość atencji, którą dostaje na TikToku jest bardzo istotna dla niego. I nie wiem skąd to się bierze, bo wydaje mi się, że na Twitchu powinna być zaspokajana żądza atencji, a jednak kurwa on ten TikTok, tak go kręci. Wolę TikToka? No... Mówię, no może tam jest, wiesz, no, to jest możliwe, że po prostu na TikToku jest niższy poziom intelektualny. Się lepiej odnajduje. No wiesz, no kurwa, no nie żebym się śmiał, ale że no tak jest, to jest możliwe. I na TikToku jest pewnie więcej lasek też może, to też może dlatego, no. No tak, ale te laski są kurwa tego typu, benz. Bo wiesz, bo mi się wydaje, serio, że ten misterny plan wcale kurwa nie powstał i on powstał teraz. Jak zobaczyli, bo w ogóle się go pytałem, że kurwa, jak to jest twój ten zajebisty plan. To przecież ty tą dziewczynę skazałeś na internetowe sepuku. I czemu? Ale czekaj, inaczej. W ogóle po co miałby być ten plan? No właśnie, ja się go zapytałem. I on twierdzi, a chuj no, znikuje, nie? On mówi, że on jakoś tak, w dużym skrócie, tak zrozumiałem, że on ma mało frajdy w życiu i że chce strollować cały internet. Ale ja się bawię w Wardęgę i łączę kropki. No, a, i odpowiem, bo ja się go zapytałem, czemu cię zwyzywał, to mnie powiedział, nie no, nie zwyzywałem, tylko się wkurwiłem, bo traktujecie mnie jak idiotę i że ten, i co on jeszcze tam powiedział? Że jest analfabetą i nie umie czytać i pisać, no. Nie powiedział tak, ty kurwo, wyzywająca córka. A, i powiedział, że cię nie zwyzywał, tylko powiedział prawdę. Tak. Jezu, tak. To jest chuj, nie? Tak, takie było pierwsze zdanie, tak. To też jest dosyć smutny temat, bo z góry wszyscy zakładają, że cypka nie można pokochać. No nie, no można, ale ej, kurwa, pisaliśmy o tym prywatnie. No, to jest mocna rozkmina akurat. No można, no tylko trzeba mieć jakiś tam chyba kurwa fetysz albo coś, no nie? No albo po prostu z charakteru, nie? Ale ciężko się dogadać z nim. No ciężko. No chuj, no nie wiem, no Kinga musi załatwić, a Kinga nie uratuje, to nikt nie uratuje. No ta, no Kinga jutro będzie ratować, to prawda. No dobra, to czekamy na jutro. Tak. Dobrze, to ja żegnam. Trzymaj się. Dobra, miłego snu. Hello. No nic. Temat cypka jutro. Temat cypka jest na pewno skończony, no. Oh, mama, oh, mama.